Hej, hej, witajcie. Dzisiaj w takim anturażu i po staremu tło, to znaczy tło, aranżacja, ustawiłam, balans bieli zrobiłam i biorę się za nagrywanie testu podkładu Giordani Gold Liquid Silk Foundation SPF 12, ten, który ostatnio wrzuciłam na shorta, który mnie tak zachwycił w pierwszym dotyku, kiedy to demonstrowałam Lilianie Słocza, jaki mam kolor, chciała wiedzieć. No, notabene zamówiła dwa potem. I tak, jest 9:30, więc myślę, że przez pół godziny dam radę to zrobić, ogarnąć, nałożyć, przypudrować, coś poczytać i potem po przypudrowaniu zmierzymy czas. Czy on jest w nowym katalogu? Może też, jak już nałożę, trochę pogadam, zrobimy sobie krótki przegląd najnowszego katalogu Oriflame. Szósteczka jest od 16 kwietnia do 6 maja. Powiem Wam, że już idą do mnie nowe perfumy Nordic Waters Infinity Blue. Przy zamówieniu tych perfum dostajemy tuż Wanderlust gratis. No i ja się już bym rozgadywała. Moja Małgosia, którą serdecznie pozdrawiam, zamówiła i stwierdziła, że jest przepiękny zapach, a ja zaraz po niej też zamówiłam. Dobrze, przystępujemy do aplikacji podkładu. Ja sobie go znajdę w katalogu. Właśnie tak nie wiedziałam, czy nagrywać, wiecie, całą twarz, czy gdzieś w rogu tylko, a tu Wam pogadać. No nie wiem. Myślę, że najbardziej spójnym filmem jest po prostu siądę, gadam, nagrywam, pokazuję i też łatwiej w montażu, nie ukrywam. Za jednym zamachem, pociągnięciem i... No przykro mi bardzo, ale w najnowszym katalogu nie ma tego podkładu. Trzeba czekać, żeby zamówić korzystniej. Jednak muszę zrobić ten test. Natomiast wrócił podkład odmładzający. Tak, i ja już sobie zamówiłam... Ten miałam w próbce, nie sprawdził się kolor, czyli Vanilla Neutral, Porcelain Warm i ten właśnie podarowałam Beni. Przetestowałam, kolor też mi nie odpowiadał, więc teraz idzie do mnie Light Beige Neutral, ten. Ten podkład odmładzający kosztuje 50 zł. I przy zakupie podkładu mamy... Korektor też już do mnie idzie. Tutaj jest cena 33 bez grosza przy zamówieniu jakiegokolwiek produktu z Giordani Gold, ale ja za niego zapłaciłam 25 zł. No, warto być po prostu, jak nie partnerem, no to klubowiczem. Też mamy rabat. No, idzie do mnie ten ciemniejszy. 10 ml ma korektor i on kosztuje w cenie regularnej 65 zł. W katalogu czasami jest tańszy, wiadomo. Ale przy zakupie, tak jak mówię, dowolnego produktu do makijażu twarzy Giordani Gold mamy go za 33 zł. No jeżeli nie jesteśmy zarejestrowani. Rejestracja na stronie Oriflame nic nie kosztuje, nie ma żadnych wpisów i tak dalej. Jako klubowicz, mówię teraz o klubowiczach, opłaca się. Tak samo jak rejestracja na stronie Hebe, Rossmana, już to mówiłam. W Glam Shopie macie też rejestrację, tak? No wszędzie, gdzie zamawiamy, żeby mieć jakieś czasami promocje czy bonusy, rejestrujemy się na tych stronach. Tak samo tutaj możemy się zarejestrować jako na stronie Oriflame, czy wejść do mojego sklepu i się zarejestrować. Będziecie mieli linki pod spodem, przydatne. Więc zapraszam, bo naprawdę to nic nie kosztuje, a mamy taniej, tak? Giordani Gold, to już czytałam. Ja mam w odcieniu Light Ivory. Butelka jest taka matowa i w dotyku taka, jak wydał mi się właśnie ten podkład przy słoczowaniu. Lecimy. Ocena organoleptyczna. Wyjmuję pipetkę. Może tak, o, żebyście widzieli. Jedną kropeleńkę. Troszkę większą. Zobaczymy, czy spływa. No widzicie, to tak wyostrza, nie wyostrza. O. No spływa, nie spływa. No taki jest... On nie spływa. To jest dziwne. Jest bardzo rzadki. Natomiast w dotyku
jest niewyczuwalny pod palcem. Nie wiem, jak to inaczej Wam opisać, ale ja go nie czuję po prostu. Zrobimy swatcha. No. Tak to wygląda. Tu zobaczymy, zostawię rozmazanego swatcha. Zobaczymy, czy zastygnie. Pluska, pluska. Ja go jeszcze wstrząsnę. I teraz nabiorę. Bardzo jestem ciekawa, jak na twarzy. Nałożę na pędzel Jordani Gold. Nie jest taki bardzo rzadki, słuchajcie. Tak widzę, jak się leje, no ale dobra. Jedynie co, zobaczymy jak na twarzy, słuchajcie, ale chodzi o to, że on, chodzi o to, że próbowałam w głowie sobie, Boże, jak pięknie pachnie, delikatnie, pudrowo, pielęgnacyjnie bym powiedziała nawet, nałożę na jedną stronę. Co miałam mówić? Próbowałam sobie w głowie odtworzyć podkłady, które zrobiły na mnie takie wrażenie, wiecie, wow, jakie to dziwne. No, tak wygląda bardzo naturalnie. Ładnie się wtapia resztką z pędzla. Słuchajcie, staje się on jakby mgiełką matową taką. Nie wiem, zobaczymy dalej, co się stanie. Kończę myśl, bo ja nie umiem się skupić coś. Ale rozprowadzanie jest po prostu bezproblemowe pędzlem. Ja chyba nawet nie będę doklepywać gąbeczką. No pewnie, że nie. Jest wszystko gładziutko. No jest taki silk. No silk, jedwab właśnie. Silk to jedwab. No, tak. Dobra, kończę teraz tą myśl. Jedynie co on mi przypominał w tym pierwszym takim moim zetknięciu z nim, lekko zastyga, słuchajcie. Leciusieńko. I lekko oksyduje. To dobrze, bo lato się zbliża. Tak, zastyga. Ale on zastyga do takiego pyłku. Wiecie, takiego... No nie jest suchy, wiadomo, ale... Ja Wam pokażę z bliska, może to dojrzycie. Ściemnię ekran. Zupełnie się wtopił, ale pozostawił lekko matową powłoczkę i bardzo lekką taką, no bardzo lekką i taką satynową, taką pyłową, taką jedwabistą. No kurczę, nie ma innego lepszego określenia. Kończę myśl, ale będziecie się śmiać ze mnie dzisiaj. Ciut mi przypomina konsystencją i takim jakby pierwszym dotykiem, ale już nie położeniem. Chciałam właśnie sprawdzić, jak już się zachowa w położeniu na skórę. Mam ochotę go nie przypudrowywać, bo on się nie przesuwa. Zupełnie nie jest klejący. Nie, w ogóle nie jest klejący, w ogóle się nie transferuje na palec. Nie wiem, co za magia. Słuchajcie, ja jednej strony dzisiaj nie przypudruję i zobaczymy. Przypomina mi troszkę L'Oreal True Match lub upiększacz z Glam Shopu, lecz lepsze krycie ma, ładniej się wtapia i nie jest klejący, nie zostawia takiego blasku na skórze, który eksponuje widoczność porów. No nawet tu czysta moja skóra, tylko z pielęgnacją, widać z daleka już widzę te pory, a tu nie. Słuchajcie, korektor później poza kamerą. Nie chciałam nic tutaj łączyć. Ja nie wiem, czy ja go sobie po prostu też pod oczy nie podciągnę. Może tak zrobimy i zobaczymy, jak się zachowuje pod oczami. Bo jeżeli on jest tak leciutki, jedwabisty, no to po co mam korektora używać? Okej, nakładam. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Nie wiem. Normalne, typowe. I patrzcie, na pędzlu nic nie zostało. Po prostu ten pędzel z Jordani Gold jest idealny. Ja takiego wężyka, wiecie, tutaj na... nałożyłam. Może tu troszkę za dużo, ale dobra. To najwyżej ta strona będzie z przypudrowaniem. Jakie on ma krycie, słuchajcie. Wiecie, jak są na przykład te olejki suche, nie? To coś takiego. Że macie wrażenie, że dajecie na skórę coś pyłowego, suchego, nie kremowego. O, właśnie. Dobra, słuchajcie, daję na oko, trudno. Co będzie, to będzie. I pod oko.
No i teraz na moim oku możecie zobaczyć, na moich zabrązowieniach, jakie ma krycie ten podkład. No to w sumie też dobrze, bo... To muszę sobie tego do roga troszkę włożyć. Pędzla. Nie, ja nie daję korektora dzisiaj. Absolutnie. To jest po prostu piękny efekt. Ciekawe, ile będzie to trwał ten film z testem podkładu, tak? No bo przecież ja jestem zdolna. Ja z jednego produktu mogę zrobić godzinny film. I wiecie co? Nie czuję potrzeby doklepywania gąbką. Tu dałam go troszkę więcej, więc jest jeszcze lepsze krycie. Teraz go dołożę tutaj. Zobaczę, czy da się dołożyć. I teraz już bardzo mało na pędzel. Czyli tyle. Właśnie chcę pod to tutaj wzmocnić krycie. Tutaj lekko. Oj, tutaj trochę potarłam, ale zaraz zobaczymy, czy to nie zaszkodziło, czy zaszkodziło pierwszej warstwie. Małgosia, nie krzycz na mnie. To jest test. Chcę zobaczyć krycie. To na moje oczy najlepiej to sprawdzić. Pięknie kryje. Widzicie? Jezus, jaki jestem trup tam. Zaraz będzie ocena zbliżeniowa. I kończymy pudrowaniem. Co ja się dzisiaj naszukałam sprawdzonego pudru, bo nie chciałam tego Wedding Days, bo on mi nie za bardzo jednak się sprawdza, bo on dosyć sucho wygląda, ale też nie wiem czemu sucho i się ta skóra buntuje i wyrzuca sebum, także się szybko świecę. Więc przeszukałam szufladę i znalazłam oczywiście nówkę sztukę Clarisse Blur. I się cieszę, bo to mi się... Ten puder mi się najbardziej sprawdził. Jeszcze mam 15 minut nagrywania. Tak. Dobra, przypudrujemy jedną stronę. Nówka sztuka, ale chyba otwierałam. Ten zapach sobie przypomnę teraz. Mydło i kibel. No trudno, no. Ale fajnie się sprawdza. Aha, i co? Tę stronę tylko przypudruję, chociaż zupełnie nie wymaga to przy... Aha, jak z bliska. No nie widać go, no. No nie widać go. I skóra, powiem Wam, jest matowa. Nie jest błyszcząca, świecąca i jest skóra sucha. W dobrym znaczeniu, czyli taka, o, możecie posuwać łapką po skórze i nic się nie przesuwa, nie klei. Zupełnie, słyszycie ten odgłos? Nie wiem, czy go słychać, bo pewnie wyciszę szumy. A to jednak szum. Dobra, wałki mam takie specjalnie założone w ten sposób, żeby sobie potem fryzurę zrobić, także no, domyślacie się zapewne. Pudrujemy. Ta strona leci pod puder. I pędzel bardzo luźny z Glam Shopu T130. O Jezu, jak to śmierdzi. No gdyby nie ten zapach, to naprawdę. Nawet powieki są lekkie, jakieś takie pudrowe się zrobiły, wiecie? I lecę też tutaj. No i starczy. Słuchajcie, naprawdę minimalnie tego pudru. Teraz się przyjrzę z bliska. Tu jest bez pudru, pamiętajmy, prawa bez, lewa z. Większej różnicy nie widzę. Powiem Wam szczerze. Wydaje mi się, że ten podkład jest samowystarczalny. On się w ogóle nie ściera i jest suchutko. Podobnie jak tutaj. Dobra, pod oczami jest ok. W razie tak... No jakby się wysuszyło pod oczami, no to już wiecie, no to już trudno. Moje ryzyko. Godzina taka. Liczmy od tej 10 do równego, nie? I według mnie najlepszym testem będzie test 8 godzin. Nie, 10, przepraszam. 10, dlaczego? Malujemy się rano do pracy, ogarniamy się, idziemy do pracy. W pracy siedzimy 8 godzin, przychodzimy do domu i no jest już prawie 10 godzin, tak? Więc 10 godzin, potem muszę mieć pod prysznic, 10 godzin muszę ten podkład dzisiaj testować. Bardzo dobrze. Lekki, płynny podkład, inspirowany delikatnością jedwabiu, perfekcyjnie udoskonala wygląd cery. Zapewnia naturalny efekt i jest niewyczuwalny na skórze. Rozpraszające światło składniki sprawiają, że niedoskonałości są mniej widoczne, a cera staje się świetlista, dzięki czemu wygląda młodziej. Tutaj przerwę. Nie zgadzam się z tym, że cera wygląda świetlista. Cera wygląda normalnie.
ani się nie świeci, ani nie jest suchomatowa. Jest taka jakby, jakby to powiedzieć, jakby bez ingerencji jakiegokolwiek produktu ujednoliciła Wam się skóra. Tak. No nie ma świecenia, nie ma, no widzicie, nie ma świecenia. Zawiera filtr SPF 12 chroniący przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. Mały, nie? Słaby. Odpowiedni do cery normalnej i tłustej. Super, super. Z tym SPF-em to jest tak, no gdyby był większy, to może już by on nie miał takiej konsystencji i takiej formuły. Leciusieńkiej, jedwabistej właśnie. Składniki, jak używać, no możecie sobie poczytać. Ja Wam oczywiście go podlinkuję, żeby nie przedłużać. A jak się sprawdzi dzisiaj? Zobaczymy. Ani na razie nie będę ochów, achów robić. Ale buteleczka fajna taka, taka jedwabista. Mamy kolejną muchę, proszę bardzo. No to teraz zmieniam ustawienie obiektywu, rzut na katalog i szybciutko przelecimy sobie katalog. Wiadomo, że można sobie wejść na stronę Oriflame i zobaczyć katalog, ale tradycja musi być zachowana. Tak tradycyjnie przeglądamy sobie i gadamy. Przy zamówieniu tej wody tusz do rzęs wodoodporny The One 5 w 1 Wonder Lash mamy w gratisie. Tutaj mamy męską wersję Nordic Waters Infinity Blue i w tym przypadku mamy żel do mycia ciała i włosów gratis przy zakupie tej wody. Jest aromatyczno-drzewnowodny, rozmaryn, akord dipsy i patchouli i też bardzo wysoka koncentracja zapachu. Cenę widzicie. Oczywiście przy rejestracji jest o wiele mniejsza. Tutaj mamy, tu mamy wszystko opisane o tych produktach. No i teraz mi się trzęsie to. Tutaj mamy produkty za darmową dostawę. Zamiast opłaty za dostawę możemy wybrać sobie któryś z tych produktów. Są od 19 zł. Lecimy dalej. No i ja już polubiłam się bardzo z serią Duology. Powiem Wam, że długo się opierałam. Czy długo? No nie skusiłam się wcześniej, ale jak od momentu, kiedy użyłam sobie odżywki w saszetce, miałam na próbę keratynową, bogatą, no to po prostu zamówiłam całą 150 ml tubeczkę. Jest to bogata, kremowa odżywka Duology i efekt jest jak po fryzjerze, po tej odżywce. To jest takie keratynowe jakby wygładzenie włosów. Dalszy ciąg Duology. Mamy tutaj wersję lekkiej kremowej odżywki. Bardzo ładnie chyba widać. Dobrze. I tutaj mamy fajną promocję. Kup dwa wolne kosmetyki Duology i odbierz zestaw kremów do włosów gratis. No też mi to wskoczyło do koszyka za grosik, bo zamówiłam sobie tym razem szampon suchy. Tak. I coś jeszcze... Aha, i tonik, właśnie. Tonik przywracający równowagę skóry głowy. No wiecie, że ja miałam teraz problemy po farbowaniu i wypróbuję sobie ten tonik. Jest tego 75 ml, kosztuje 25 zł, także fajna cena. I jak zamówimy dwa produkty z serii Duology, otrzymujemy dwa kremy gratis. A jakie? Krem na dzień i krem na noc. Czyli to takie jakby, można powiedzieć, kuracje. Zapewnia 8-godzinne odżywianie włosów nocą, a na dzień pomaga chronić włosy przed zanieczyszczeniami, redukuje puszenie się włosów. No to ciekawa sprawa. Będę testować i dam Wam znać. Dalej mamy właśnie te bogate, upiększające... Bogate. Dalej mamy bogatą...
Ale i ten masażer mnie kusił, ale w końcu odpuściłam. Może kiedyś zamówię. Odżywka, spray upiększający, peeling oczyszczający skórę głowy za 13 zł, 75 ml. I przeciwłupieżowy szampon. No też się zastanawiałam, ale mam inny. Tu mamy lekką kremową, tonik przeciw wypadaniu, szampon przeciw wypadaniu, upiększający spray do włosów. No po prostu dużo, dużo jest w ofertach. I tutaj mamy saszetki, czyli już oszczędzamy na opakowaniach. Pół litra za 33 zł te szampony, intensywnie regenerujący i przeciw wypadaniu włosów. I zamówiłam sobie właśnie ten szampon suchy Duology. No, no nie mogę się opierać, bo się trzęsie stół. Trudno, po prostu tylko lekko, tak, no wiecie, najwygodniej tak na stole. Dalej tutaj mamy, zawsze ten gratis jest i mamy serum przeciw rozdwajaniu się włosów. I kompleks odżywczy do włosów i paznokci mamy za 80 zł. Tabletki, 42 sztuki. Suplement diety. Minus 45% rabatu. Dobra. Tu mamy narzędzia do stylizacji włosów. I termoochronny spray za 25 zł. 150 ml. Na razie nie zamawiałam, bo ostatnio rzadko używam suszarek, lokówek. Widzieliście mnie w wałkach, także sobie tak robię. Dalej, makijaż mamy. Zaczynamy od lakierów do paznokci. Takie kolory za 10 zł, bez grosza. No od razu ten fiolet oczywiście piękny. Tutaj mamy kredeczki, boskie oczy, usta, policzki, łabokazje, kredki i organizer do 55% taniej. Szmineczki za 12 zł każda. Korektor z One Color udoskonalający. Krem koloryzujący, krem BB3 w jednym. No widzicie co tu mamy, to już nie będę czytała wszystkiego, ale zdążycie sobie zobaczyć. I to zamówiłam, słuchajcie. Tak, no bo patrzcie, 36 zł i przy zamówieniu podkładu gąbeczki fajne takie i one, powiem Wam, w gratisie są. Ale dlaczego wzięłam? Bo na warsztatach używałam tych gąbeczek. I stwierdziłam, że bardzo fajnie one się sprawdziły, więc sobie zamówiłam. A same jako same kosztują 12 zł. Dwie sztuki bodajże jest w zestawie. No, także jedną do podkładu, drugą do morza mokrego, do jakiegoś odcinania. Zobaczymy, przetestujemy. Przepiękny róż wrócił. Stunning Rose. Naprawdę, słuchajcie, używałam go na warsztatach. Ja go nie mam, nie zamówiłam, bo mam dużo różów. Ale polecam serdecznie, jest bez drobinek i każdy z tych może służyć jako pomadka lub cień do powiek. Ja kochałam, uwielbiałam bronzer, ma podobno wrócić, nie wiem, zobaczymy kiedy. No tutaj już sprawdzony przeze mnie bardzo fajny podkład The One z SPF-em 40 za 36 zł. Trzy kolory do wyboru, jeśli chodzi o mnie polecam medium beige. Moje ukochane balsamy z ekstraktem z alg morskich, 8 godzin ciągłego nawilżenia, chroni SPF 15, witamina E, z peptydem, ja o tym pieję już od dawna, 3 dyszki. No, 3 kolory do wyboru, polecam do chłodniejszych raspberry, do cieplejszych, wiadomo, ten jest jaśniutki, pink albo koral. Pędzle, puder, puder prasowany, ten jest bardzo fajny, krem koloryzujący, kilka razy go miałam. No i zamówiłam korektor za 33 zł, znaczy ja zapłaciłam 25, dlatego że, no wiadomo, jestem zarejestrowana. Mamy tutaj, wrócił mój wszechczasowy odmładzający podkład na bazie serum Jordani Gold i ten mam przetestowany, jak mówiłam, ten, nie ten, teraz zamówiłam ten i będę miała korektor za 25 zł, bo zamówiłam ten podkład. Tu mamy super bazę wygładzającą błyskawicznie i ujednolicającą skórę. Promienną bazę. Kwas hialuronowy, także też polecam, bo kiedyś miałam, bardzo dobrze mi się sprawdziła.
Ten korektor w ogóle kosztuje 65 zł, a patrzcie jaka jest cena przy zakupie podkładu. Podkład 50 zł, przy rejestracji oczywiście o wiele mniej. Klubowicz inny ma rabat, a partner biznesowy inny rabat, także już nie będę wnikać tutaj, bo wszystko wiecie z linków. No i mamy Piór Euforię za 47 zł. Kiedyś testowałam chyba z próbki, chyba mi się nie sprawdził, ale nie skreślam go, no bo nie wiem, SPF 35. Krem rozświetlający CC SPF 25 Jordani Gold. No i przy darmowej dostawie można zamiast o zapłaty za dostawę, można sobie zamówić kulki. Perła promienności. Tu mamy pomadki, tu jest, patrzcie, pędzelek wziąłam, żeby pokazywać, bo tak palcem to mi się tak nie fajnie wydaje. Te super pomadki matowe, Jordani Gold Iconic Elixir SPF 15, pomadka z SPF-em to jest bogactwo, 46 zł. Ja sprawdziłam kolor Nude Whisper, ten, pokazywałam na kanale, widzicie, on jest najbardziej taki brązowawo-nudowy. Velvet Blush też jest fajny, no i kusi mnie jeszcze może Kashmir Spice. Ok, dalej, tu mamy brwi, precyzyjna kredeczka, no swoją drogą 42 zł za precyzyjną kredeczkę ze szczoteczką, no troszkę drogo. Królewskie rzęsy, miałam ten tusz, byłam zadowolona, Jordani Gold Iconic. No i mamy hitowy, kultowy, nie bez powodu. Oczywiście potwierdzam, 19,99, Wonder Lash 5 w jednym. I tutaj mamy, a ten zamówiłam sobie, chciałam go spróbować, albo i nie zamówiłam, nie wiem. Ja już wiecie co, tracę się, co ja zamówiłam. Ale no właśnie chcę zobaczyć co z tą szczoteczką, może go mam. Ale 26 zł, słuchajcie, super cena. Tutaj mamy po 19,99 tusze, także rewelacja. No i tutaj mamy dwustronny pędzelek i pomadę. Szkoda, że nie ma tej brokary w tym katalogu. Ale wiecie, jak coś czegoś nie ma w katalogu, to będzie w następnym i wtedy jest wiadomo taniej. No, kredeczki do oczu, liner. No i teraz mamy te cienie. Znowu jakieś nowe kolory wyszły. Fajnie to wygląda, nie? To. Cień do powiek w sztyfcie One Color, Color Unlimited. 25 zł, 12 godzin trwałości, satynowe i połyskujące. Słuchajcie, one zastygają, także są bardzo trwałe. Mam kilka sztuk, też pokazywałam kiedyś. Tego nie testowałam, więc nie będę o tym mówić, natomiast te odważny blask ust, mam dwa kolory, uwielbiam. Sweet Caramel mam i Pink Passion chyba, tak. No, także też sprawdziłam, bardzo fajnie się one noszą, nie kleją, a jest taki blask, że naprawdę. Tutaj dalej do paznokci, no to już nie będziemy tak omawiać szczegółowo. I teraz 80 zł, przepiękne perfumy, Amber Elixir. Ja je używam dosyć często, bo ja lubię orientalno-waniliowo-drzewny, mandarynka, heliotrop, bursztyn. No słuchajcie, nuty bursztynu, no to naprawdę lubię. Taka cena jest katalogowa. Polecam te perfumy wieczorowo, powiedzmy. Takie kuszące, uwodzicielskie, naprawdę bardzo zmysłowe. Tutaj mamy zadowolny zapach. Odbieramy taką fajną kartę zapachową gratis. Tak. I tutaj mamy Eclat, Mademoiselle, Eclat, Lucie. Te jeszcze mnie kiedyś kusiły, ale chciałam kupić, to już nie było, wyprzedały się, teraz znowu są jak widać, no ale zamówiłam inne na razie. Ten zapach jest przy darmowej dostawie, no także też można sobie kliknąć, nie zamawiać wcześniej. I co tu mamy, no kolejne perfumy, Eclat Femme, Eclat, Miss Jordani. Te mam perfumy, fantastycznie pachną, naprawdę zmysłowo. Mamy pigwę, orzech laskowy, olibanum, bursztynowo-waniliowy zapach. Także wiecie, no taki głęboki, cięższy troszkę. No mówię, wieczorowy.
Tutaj te też mamy za 30 zł darmową dostawę wtedy. Mandarynka, orchidea, miód. O, orientalno-waniliowo-owocowy. Mamy tutaj perfumowane kremy do ciała. No to wiecie, to jak ktoś lubi na specjalne okazje, powiedzmy, muszę podsunąć tak, na specjalne okazje, to jest bardzo fajne. Tu mamy perfumetki, no i biżuteria. Jak kogoś interesuje, może sobie szybciutko screena zrobić, bo ja nie będę się tak zatrzymywała. Film będzie długi, bo jeszcze test podkładu, wiecie. Ale chciałam to jakoś połączyć, żeby to było interesujące bardziej. No, powiem Wam, że ten zestaw kiedyś miałam, bardzo dobrze mi się sprawdził. Bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze. Fajnie, bo jest 50% teraz cały zestaw. Czasami tak jest, że jest jeden produkt z zestawu, promocja, a resztę jest tutaj takie malutkie i już są w normalnych cenach. Tu na przykład jest świetnie, bo jest 50% taniej i możemy sobie wszystkie od razu produkty zamówić i używać całej serii. Także to mi się bardzo podoba. To jest 35+. I tutaj mamy już teraz przygotowanie na słoneczny dzień. SPF 50 za 22 zł przy zakupie dowolnego produktu z tego katalogu. Fajna cena, powiem Wam, naprawdę. Tutaj mamy ukojenie dla skóry podrażnionej troszkę słońcem, tak, za 23 zł lub do wyboru zamiast zapłaty za dostawę. No i to już nie muszę polecać, bo bardzo lubię Optimalsy, żel oczyszczający, krem oczyszczający, naprawdę super i kocham te produkty. To są bardzo nawilżające, już mówiłam, to co ma w nazwie Hydra, to ja uwielbiam. No, są świetne. Do cery suchej odwodnionej. Ja miałam to pod oko, no mam pod okiem sucho, więc naprawdę polecam. Nie używałam, bo to maseczka, ale to serum i krem pod oczy, rewelacja. Bardzo nawilża. Walcz z wypryskami, jeśli kogoś to interesuje, za 19 zł penseta, a żel SOS na wypryski 19 zł, oczyszczający tonik 21 zł, no już bez tych groszy mówię, nie? No i tutaj jest żel, dobra, tak. Następne, Sen Królowej, mamy tutaj krem na noc. Miałam go kilka razy, miałam też odbudowujący krem na noc i miałam maskę na noc. To jest akurat 5-minutowa. Ja miałam taką maskę na noc w takim słoiczku. Rewelacja. 40+. Wygładzający balsam do twarzy Royal Velvet. Powiem Wam, że świetny. 30 ml. Tutaj mamy maseczkę luksusową ujędrniającą, saszetkę 5 ml. 5,49. Nie za bardzo mogę zarekomendować tą serię, bo no, nie używałam. Także teraz sobie Śpiąca Królewna jest próbka i jeszcze jest Miss Poranka gdzieś, także saszetki sobie zamówiłam, no jak? Ja będę Miss Poranka, słuchajcie, albo Królewną. Ho, ho. Dobra, takie coś mamy tutaj z Wanta. No i mój krem ulubiony też, kultowy krem, Luksusowe Wrażenia. Mamy za 60 zł Anti-Aging Cream Diamond Elixir z linii Diamond Cellular. Naprawdę bardzo dobry krem. 40+. I tutaj mam to, o czym mówiłam. No nie ma całej serii w promocji. Płyn micelarny za 71, a krem odżywczy na noc też go miałam. Oczywiście kupiłam za jakąś kwotę podobną. Kosztuje teraz 130, no bo nie ma go w katalogu jako produktu katalogowego. Polecam serdecznie rybki, oczywiście już takie sprawdzone przeze mnie na maksa. Są to cenne złociste kapsułki blasku, naprawdę
nie ma uczucia tłustości na skórze, tylko takie wrażenie suchego olejku. Tutaj mamy 8 olejków z roślin. No i tutaj 8 godzin pięknego snu, więc to jest ta maska na noc, którą miałam kiedyś w tamtym słoiczku takim pękatym. Po prostu to jest geniusz. Intensywnie regenerująca maseczka na noc No Age Plus za 68 zł. Także naprawdę polecam, bo tego się nie spłukuje. Rano skóra jest naprawdę odmieniona. Odżywiona, napompowana, napita. No, ochy i achy, powiem Wam. Tego widziałam, że nie ma, na razie brakło. To nawet już nie mówię. Będę testowała ultra lekki ochronny krem na dzień, SPF 50, bo mam, przyszedł, tak. No i dalej mamy już serię No Age. Tak, to są już droższa linia Oriflame, ale bardzo fajna, bardzo skuteczna. Bardzo polecam kremy pod oczy. Ja mam ten Wilco Smooth Eye Cream i Lift Firm Eye Cream. Także naprawdę te są świetne. Tego nie miałam, to nie mogę nic powiedzieć. Te mi się dobrze sprawdziły na razie. Tak, tutaj mamy też Nowe Age. Na Facebooku dałam linka do tego zestawu, nie do tego zestawu, do takiego zestawu gotowego, do tego. No wiecie, no ja mam już swoje lata, więc są różne. Redukcja widoczności zmian hiperpigmentacyjnych. Znacząco zmniejsza widoczność zmarszczek w 2 tygodnie. Tutaj mamy czystsza skóra w 2 tygodnie. To jest takie do oczyszczenia. I tu mamy 35% rabatu na dowolny krem pod oczy i serum Nowe Age w kolejnych 3 katalogach. No, musiałam to przeczytać, bo to jest dosyć istotne. I tutaj mamy lepiej uniesiona skóra w 2 tygodnie i trwały efekt udoskonalonego konturu. Tak, to dałam na Facebooka. Miałam brać ten olejek, ale zużyję swoje, dopiero sobie go zamówię. Bo dosyć wysoka cena, 65 zł na 150 ml. No troszeczkę dużo, chociaż ja mam jeszcze taniej. Jakoś mi wychodził za 50 zł, no ale inne rzeczy wolałam sobie zamówić. To, o to mi chodzi. Tutaj jest poprawa wyglądu dojrzałej skóry. Kiedyś sobie ten zestaw nabędę. Jak pozużywam swoją pielęgnację. I przechodzimy do odżywiania. Nie mam, nie stosowałam Wellosophy, więc jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany dietą, suplementami, zapraszam do wgłębienia się w to. Ja tu nie będę tego czytać. Wiem, że są osoby, które szukają czegoś takiego, koktajlów, tu jest akurat kontrola masy ciała, smak waniliowy. Także mogę polecić jedynie ze słyszenia od osób, które tego używały. To są zadowolone. Tak, i dalej lecimy Wellosophy. Proteiny, koktajl, smak truskawkowy, czekoladowy, waniliowy. Jeżeli zasubskrybujemy dietę taką, suplementowanie, to mamy co trzeci produkt za jedyne 1% ceny, więc no to też się opłaca, prawda? Astaxantyna mamy tutaj też w katalogu. Okay. I naprawdę dużo tutaj jest rozwiązań na każde potrzeby. Dobre odżywianie, kontrolowanie kalorii, schudnij, utrzymuj ciało, wspieraj zdrowie. No właśnie jest tutaj Super Shake, 42 porcje, omega 3, 60 kapsułek, astaxantyna, 30 kapsułek. Dobra, teraz zapachy. Tu jest męski, nie wiem, nie znam. Eklet. Kiedyś wąchałam taki eklet, był w komplecie dla kobiety też. To tak jakby się składało te dwie buteleczki, naprawdę piękny zapach był. Taki... No głęboki też, taki zmysłowy. Lubię takie. Tutaj mamy... Mr. Jordani, Poses. W ogóle Poses damskie jest przepiękne. Też jest za darmową dostawę.
do wyboru. Miałam dwa rodzaje. Proszę, Nowe Age mamy dla mężczyzny. No i fajna cena, no kurczę, bo kobiece są droższe. Wiadomo, przy rejestracji jeszcze taniej. A co tu mamy w ogóle w tym? Złuszczający żel do mycia twarzy, żel pod oczy, serum regenerująco-energizujące i intensywnie przeciwstarzeniowy żelowy balsam do twarzy. No to tak wiecie, dla faceta fajnie, że są balsamy, bo raczej faceci nie lubią kremów. To coś takiego będą mieli na miastkę, jakby balsamu po goleniu. O, nie? Może być. Ok, tutaj mamy 50% na wiosenne wybory. Wyroby chciałam przeczytać. Wybory. Tak, plecaczek. Jakaś tutaj jest szal z rękawami. No mnie to akurat nie interesuje za bardzo. Ale może kogoś z Was, to tak się zatrzymuje. Celulitis, tak. No i pasty miałam bardzo fajne, szczoteczki bardzo fajne, naprawdę. Kulki, no to nie muszę polecać, bo bardzo lubię. Ten miałam, ten mi się kończy, chyba zamówiłam nową. Tu mamy coś z ametystem. O, fioletowe, to już oczywiście moje oczy. Rozświetlająca mgiełka do ciała i włosów. Nadaje włosom i skórze subtelny blask, słuchajcie. Wiecie co, ja to pominęłam, bo mi się skojarzyło taki fiolet z lawendą, ale ja tu czytam, że to nie jest lawenda. Jaki to jest zapach? Ametyst Crystal Extract. Dobrze, jeszcze chyba będę robiła jakieś zamówienie, ja sobie to spróbuję przetestować, bo naprawdę fajnie to wygląda, taki fiolet. 150 ml, rozświetlająca mgiełka do ciała i włosów. Dobra, tę mgiełkę zamówię, bo na lato fajnie rozświetlić, nie? Ciało i włosy. Aha, olejki. Nie miałam tych olejków, także nie wiem. Tu mamy krem do ciała, żel do mycia ciała i rąk. I zestaw gumek. Teraz są za 26 zł. Ja je bardzo lubię. I co tu mamy? Stópki. Szybka pomoc dla stóp i paznokci. Tu jakieś gadżety do butów. Rozmiar jumbo, 250 ml. Odświeżający spray do stóp. Można też tutaj do butów, tak? Bo jest pokazane. No i kremiki jakieś antyperspiracyjne, zmiękczające. Bardzo dobra cena, patrzcie, fajne. 150 ml za 21 zł. Gadżety do stóp, tak? Przytnij, wygładź i wystylizuj. Wyższy poziom odżywiania, też stópki. Maska do stóp za 9 zł. Aha, i teraz tak, ważna rzecz. Mamy Dzień Ziemi każdego dnia i bardzo fajne rabaty są na wszystko, co zielone, tak z katalogu. Także warto sobie popatrzeć, bo do oczyszczania twarzy też jest dużo produktów. Zaraz dojdziemy do tego. Cytrynowe mydło, werbena. No fajne, fajne rzeczy. Mydło do rąk w płynie, wkład za 20 zł. Oferta na Dzień Ziemi to jest po prostu większy rabat przy zamówieniu kosmetyków. Także polecam. Właśnie. I tutaj mamy olejek z drzewa herbacianego. Dla składniki idealne dla tłustej skóry. Słuchajcie, olejek dla tłustej skóry. Pomaga zwalczać wypryski dzięki właściwościom antybakteryjnym, a limonka przywraca skórze równowagę i matuje ją. Słuchajcie, 17 zł. Tego jest 10 ml, ale olejku używamy minimalne ilości. Mamy Tender Care, tak, kultowe już produkty. Ten olejek pomaga zwalczać przebarwienia przez cały rok, również wiosną. To wydaje się bardzo dobrym, fajnym produktem. Nie miałam, ale z opisu i ze składników widać, że naprawdę pomaga oczyszczać i koić skórę, tonizuje skórę, zwęża pory, lekki, nietłusty, łatwo się wchłania. Słuchajcie, kusi mnie, no. No, jeszcze będzie zamówienie chyba. Mieszaj i łącz produkty. Posłuchajcie, oferty na Dzień Ziemi. Tutaj mamy mieszaj i łącz produkty ze strony 148-149. Każdy za jedyne 12 zł przy zakupie dwóch dowolnych. Tutaj też mamy na Dzień Ziemi odżywczy olejek do twarzy, ciała i włosów, Love Nature.
z organicznym olejem z awokado. Boże, jak to musi pięknie pachnieć. Ja uwielbiam awokado w kosmetykach. No i wiadomo, pielęgnacja, oczyszczanie, zmywanie. Tu mamy body lotion, szampon 2 w 1, szampon przeciwgłupieżowy też mnie kusi, żeby sobie oczyścić tak bardziej jeszcze. I ja bardzo lubię, słuchajcie, takie mleczne. Odżywka Love Nature z organiczną cytryną i miętą do włosów przetłuszczających się. No cytryna, wiadomo, i mięta, no to będzie fajny zapach, świeżusieńki. Macie 35% rabatu. Gdzie ja pojechałam? Macie 35% rabatu, każdy za jedyne 19,99. Czyli generalnie zielone produkty z katalogu za dużo taniej niż normalnie. Ten dzień ziemi po prostu jest oznaczony, tak? Więc łatwo to znaleźć. Gadżety, mydełka też są tutaj na dzień ziemi. Kremy, kokos, rozmiary XXL, 150 ml, to jest też ważne. Naprawdę duży krem za 15 zł, a mniejszy za 9,99. Tutaj mamy opakowania na wyjazdy, podróże. Bardzo ładny kolor tych opakowań, nie? Taki apetyczny. 2 razy butelka 50 ml, 2 razy słoiczek 10 ml i szpatułka za 25 zł. Ładnie to wygląda. Tu jest pompeczka, nie? Mamy tutaj zestaw 3 produktów za 17 zł. I mamy tak świetne takie blooming, mydełko, blossom. To jest edycja limitowana. Tender Care, marakuja. Nie, tak, marakuja, Tender Care. A maseczka żelowa do twarzy Love Nature z organicznym olejkiem nasion marakuji. To wszystko, cały ten zestaw. Patrzcie, jaka jest cena osobno, a razem. No, 17 zł. Tu macie kod zestawu, żeby nie wpisać po prostu tych kodów, nie? Tylko cały zestaw za 17 zł. No bardzo fajny, powiem Wam. To się na pewno sprawdzi i przyda na wiosnę, lato, żeby nie przesuszać tych ust na słońcu. Mydełko jest po prostu śliczne. No śliczne to mydełko jest. No oczywiście dla zarejestrowanych klubowiczów jest o wiele taniej niż tutaj ta cena, nie? To jest dla klienta. Dobra. I tu na końcu mamy świetne jeszcze takie żelki pod prysznic w pojemności 250 ml za 9,99 każdy i mamy takie zapachy. Aloes, ananas, truskawka, grejpfrut i jabłuszko. Punktualnie 20. Witajcie wieczorkiem. Na wstępie może powiem, bo dowiedziałam się dzisiaj bardzo ciekawych rzeczy. Możecie za ten czas zobaczyć, jak wygląda moja skóra. Słuchajcie, Oriflame organizuje super konkurs. Dałam info na moją stronę na Facebooku. Podlinkuję. Dałam rolkę na Instagram. Instagram macie też mój w opisie. Mniej więcej wygląda to tak. Nie wzięłam okularów, trzymajcie mnie. Szybciutko Wam pokażę, na czym polega konkurs. Konkurs jest bardzo fajny. Odpowiadamy na jedno pytanie, oczywiście rejestrując się na stronie Oriflame. Nagrodami są 6 razy suszarko-lokówka z wymiennymi końcówkami Dyson. Tak, 600 zł jakby voucher do parku Santago. Mamy też 500 zł e-bilet i 150 zł. I to jest razy 6, wszystko co mówiłam, a 126 razy jest do wygrania 150 zł w bonie do, na zakupy do Oriflame. Także bardzo fajny konkurs. Tam wiem, że się odpowiada na pytanie w tym tygodniu. Tam do któregoś maja trwa ten konkurs i odpowiada się teraz na pytanie, jakie jest Twoje największe marzenie? I odpowiadamy emotkami i słowami. Coś takiego. Także zapraszam, podlinkuję oczywiście, żebyście wiedzieli, o co chodzi dokładnie, bo może ja coś jak zwykle przekręcę. Natomiast tak, słuchajcie, podsumowanie. Po 10 godzinach bitych
podkładu Oriflame Jordani Gold Liquid Silk Foundation SPF 12. No widzicie, ślepota, nie pamiętam. Słuchajcie, zadziwiające jest to, że po stronie, pamiętamy, ta była nieprzypudrowana, ta była przypudrowana. Słuchajcie, jestem w szoku, bo nie odciskałam się, nic nie robiłam, lekko się tylko dzisiaj podmalowałam, bo wychodziłam na zakupy. Musiałam się trochę wykonturować, bo byłam tak płaska, wiecie, no nie jest to możliwe wyjść u mnie bez jakiegoś konturu. Do ludzi, bo taka trupia bym była, nie? Słuchajcie, po stronie, gdzie był nieprzypudrowany, ja się nie świecę. A po stronie, gdzie był przypudrowany, ja się świecę. Ewenement. Zupełny ewenement. Zobaczcie na czole. Nie świecę się tutaj, a tutaj się świecę. To jest szok dla mnie. Nie wiem dlaczego. No, mówię wam, tu jest tak jakby podkreślone, wiecie, no sebum wyrzuciło, tak, i widać pory. Natomiast no, on się dalej nie przesuwa, podkład dalej jest. Wyświeciłam się tutaj w strefie T, to już teraz sobie palcami tak dotykam i teraz się już ściera, no bo już jest rzadko. Jest rozcieńczony przez sebum, natomiast tutaj po stronie, gdzie nie było pudru, jest rewelacja. Rewelacja. Lekko mi została konturówka. Słuchajcie, nie wiem, czy podkład Silk przebije mój ulubiony, odmładzający podkład Jordani Gold na bazie serum Jordani Gold. Niemniej jednak ma taką szansę. Ale muszę go dłużej potestować. Z innymi pudrami, całkiem bez pudru. Wiecie, o co chodzi. No nie mogę teraz jeszcze wydać takiej finalnej, konkretnej, ostatecznej opinii. Jednak mogę powiedzieć, że następnym razem nie będę go przypudrowywać. On sam sobie daje świetnie radę. I na stronę, gdzie nie jest przypudrowany, konturowanie rozłożyło mi się bez problemu. Nałożyło się w ogóle blendując, nałożyło się nieplamiście, nałożyło się tak smooth, wiecie. A tutaj też, no bo był puder, ale tak jak widać, świecę się, a tutaj się nie świecę. No i możecie widzieć, że się nie odciskałam, bo dopiero teraz się odciskam, na nosie się wyświeciłam, ale nos to jest w ogóle swoje życie, ma nie? No, bo sobie oddycha. Dobra, kola zaczyna wariować, wie, że kończę, podsumowanie. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Jak na pierwsze wrażenie i pierwsze użycie jestem zaskoczona efektami. I bardzo zachęcona do dalszych testów tego podkładu, ale już go mogę wam polecić, bo no bo bardzo ładnie mi się to wszystko utrzymało na tak lekki podkład i 10 godzin, także do codziennych makijaży on będzie rewelacyjny. Słuchajcie, jeszcze jedna sprawa, nie czuć go w ogóle na twarzy, w ogóle, jakbyście nic nie mieli, no tak jak pod palcem, no tak samo na twarzy. I dalej tu jestem gładziutko, tak mam, no mówię, jeszcze będę testować, ale brak mi słów po prostu, jak to się stało, że no tutaj troszkę się wyświeciłam, wiadomo, no ja mam cerę tutaj już tłustą, duże pory, ale tu, że tu nie jestem wyświecona z tej strony, a z tej jestem. O konkursie powiedziałam, także zapraszam naprawdę serdecznie do wpisywania się, rejestracji na stronie Oriflame, tak jak w każdym normalnym innym sklepie. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Życzę wam wszystkiego dobrego, co was spotka. Do następnego. Hej, pa, pa.